13 września bieżącego roku, czyli w piątek o godzinie 18, chcieliśmy Państwa zaprosić na wystawę do Muzeum w Turku. Będzie to bardzo niecodzienna wystawa, gdyż będzie związana ona z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, ale odnosząca się do historii naszego miasta. Chcemy zaprezentować Państwu wizję okupacyjną naszego miasta. Pokażemy plany architektoniczne wykonane przez Urząd Budowlany w Turku, ale także i przez Biuro Architektoniczne Poznania. Będziemy mogli zapoznać Państwa z tym, co chcieli okupanci zrobić na terenie Turku. Będziemy także pokazywali przedmioty codziennego użytku, zdjęcia z archiwum Migły, które dopełnią czy wypełnią to, co plany nam ukazują. Wystawa zbudowana jest w taki sposób, iż zaprezentujemy plan miasta Turku podzielony na sektory, a następnie te sektory zostaną omówione w oparciu o posiadane plany architektoniczne. W związku z tym będziemy mogli zapoznać się z wizją przebudowy placu Wojska Polskiego w czasie wojny Adolf Hitler Plac. Spotkamy się z kompleksem szpitalnym, który dzisiaj w zasadzie nie istnieje, z budynkiem Urzędu Miasta, z kamienicami, które rozrzucone są na terenie miasta, ale także i z pewnymi częściami, kwartałami miasta, które Niemcy stawiali od nowa, tak jak dzielnica urzędowa, czy też ulica, dzisiejsza ulica Chopina. Tam też Niemcy planowali nowe obiekty i to wszystko postaramy się Państwu pokazać na naszej wystawie. Myślę, że będzie to niecodzienna wystawa, właśnie związana z wizją okupacyjną miasta Turku. Znamy takie wizje z innych dużych miast, natomiast Turek po raz pierwszy zaprezentuje niemieckie plany architektoniczne.